Николая достал. Не, ну то есть за мощно. Може столик отпушми. Black Friday на wksklep.pl. Black Friday na wksklep.pl. Siemanko, właśnie wbiliśmy na sesję. Zaraz będziemy robić zdjęcia. Robur już zrobił trochę zdjęć. Zapowiada się emocjonujący czas. Zostańcie z nami. Owca zabrał nam mikrofon i ten dźwięk może być na początku trochę słabszy. Mam nadzieję, że wam nas szkoda i zostaniecie po prostu z litości, obejrzycie ten film do końca. Błażej, jeszcze dwie takie różne na sklep będą. Kocham tą koszulkę. Czy mówi się tę koszulkę? Nieważne. Pan Czek. No. Najlepsza koszulka. Ja lubię takie dni. Cały dzień dzisiaj, ale jestem zadowolony. Myślę, że cały dzień, a nie na przykład 3 godziny. Tak zaczynaliśmy chyba na pierwszej sesji, że parę godzin było. No. Zaraz moja kolej. No na luzie jest wtedy, nie? Jakie to fajne jest. O, czuję się taki od razu silniejszy. Zazdroszczę ci, że to masz. Pierwszy raz czarny te mam. Te spodnie. Super. Te? No. Nie, w tym ubraniu mam ochotę przysiady zrobić. Dawaj, zrób jednego. O kurde. O, dałbym radę. Jestem elastyczny. Myślisz, że w joggerach na następny trening? Ale, że nie. Wszystkich palców masz. Trzeba wytrzeć. To jest takie trochę błyszczące, takie 3D, super, kurde. No. Nie rób tak, bo rozciągniesz. Ojej, przepraszam. Jak coś, to nie martwcie się, owca zaraz przyjdzie, zaraz vlog będzie śmieszniejszy niż teraz. Ale ja chwilę jeszcze skorzystam z mojego czasu, się popodniecam nad rukami. Rozciągniesz koszulkę. Ojej, przepraszam. A zobacz na Robura, w ogóle to, widzisz? Jaki to jest fajny, mięsisty materiał, jaka taśma. Naprawdę wysokiej jakości. Dobrze, że zaraz idę, bo wszyscy wyłączą tego vloga, ale fajny, naprawdę ja się jaram takimi rzeczami. Pospinane bardziej chyba. Chętnie, bo właśnie naprawdę masz wielkie te mięśnie i pasują do tak wysokiej jakości produktu. Bo wiesz, że masuję trochę ciebie, a trochę ten lampas. I nie wiem, co mnie bardziej jara. W sumie chyba ten lampas, żeby sobie podotykać. Tak jest fajne. Tak to jest, jak się produkuje odzież, to wtedy się zmienia w ogóle światopogląd. Wchodzisz do sklepu i nie widzisz tego, co kiedyś, tylko typ materiału i wiecie, takie detale się widzi. My już jesteśmy skrzywieni trochę. Ty. Nagrywasz z dźwiękiem? Tak. WK sklep jest najlepszy, skurczybyki. Ale to jest ze słabym dźwiękiem, bo owca zabrał mikrofon. A masz brudny obiektyw, dobrze nagrywa się? Właśnie, masz palec tu. Czekam, aż ktoś to w końcu wytrze. Hono tu. Hono, synek. Proszę. Dziękuję. Dobra, jest nagrane do vloga. A weź zdjęcie mi takie zrobisz. Zrobiłem. Koniecznie pokażę zostawienie tego makijażu logo z moim strojem. Ale wiesz, że są zamówione już jedzonka? Ale tu pizzę zamawialiście sobie. Pizza to... Pizza i mam sranie. O, chyba przeminął ten okres Włochy. A nie, tam to w ogóle... Pojęcie pizza to jest całkowicie inne. Tam to dwie dzienie jadą. Corinne, 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 Corinne. Hej Błażej, patrz, testowaliśmy oliwkę do zdjęcia i wygląda na to, że nie daje dużo oliwka, więc nie będziemy się oliwkować, bo ja mam naturalnie prawą rękę większą. O kurde.
Dobra, a teraz lecimy na kawkę. Jaką kawkę? Patrz, pizza. Pizza przyszła. Pizza przyszła? No. Nie nagrywa już. Może, musimy jeść. Robot. Pozuj tam. Agata, za karę przestać. Pizza. Pizza wjechała, nie? Przyszedł saker. Robisz vloga do siebie? Nie. Dlaczego nie mam mikrofonu na aparacie? Vloger. Nieprawda, bo ja nie vloguję codziennie tak jak owca. No, 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 coś takiego. I tą nogę z tyłu, co masz? Możesz nawet przesunąć ją bliżej. Tutaj odliczam czas. 18 minut i będę mógł zamówić mojego podwójnego burgera. 400 gramów wołowiny. I jeszcze pewnie jakieś dodatki sobie wezmę, bekon. To tyle mam. A ile było? Godzina 3 minuty. Przed chwilą było. A już widzisz? Jak to pnieje szybko? Mam mało czasu na wybór. To tak, wiesz. Ja dopiero muszę włożyć twarz, zrobić włosy i możemy wtedy nagrywać. Stryki palcami. Boję się, że nie będzie różnicy. Że moje skille jednak makijażowe nie podołały. Sesja zweryfikuje. Dotrzymałem obietnicy. A, duże brzemię miałem, dlatego, bo dane mi było przetestować dwie koszulki nowe, które będą na sklepie. Złoty dzik taki i złoty lakox. Powrót do korzeni. Miałem już przynieść je dwa dni temu, ale zapomniałem. I dopiero dzisiaj wyciągnąłem je z suszarki. I wziąłem i jestem zadowolony z tego. I teraz sobie prasuję. Fajnie relaksuję prasowanie, muszę ci powiedzieć uważaj, że na co dzień tego nie robię. Ale jak masz coś takiego, sobie patrzysz, obserwujesz, saker tam się pręży, a ty sobie prasujesz. To jest to, co lubię. A co tam u ciebie, Błażej? No spoko jest. Od dziesiątej tutaj bardzo fajnie. No to wiele przygód było. Prasowałeś trochę? Jakich przygód? Opowiedz mi. Cieszę się, że Pączka nie ma, bo chciał pierwsze słowa, jakie ci powiedzieć, to że gdzie masz mikrofon? Mhm. Chciał cię męczyć o to, ale zobacz, pojechał. Już jest audio, najwyższej jakości. Bo było na vlogu, że czekamy na audio dobre. A wróci? Pączek? No. Wróci. No to fajnie. Ale to wtedy ty tu będziesz pierwszy, nie on. Wiesz o co chodzi? On wróci, no tak. I ty będziesz już tu. Słuchaj, stoję tutaj od 9. Tam odkąd on wyjechał. No. Odkąd, tak, kiedy wyjechał? No z jakiejś godzinkę temu będzie. Pączek stoi tutaj od godziny. Wiesz już, no, ten nadruk zszedł w ogóle. Nie, nie, on nie zejdzie nigdy. Nie ma szans. Nie zobacz ma szans. Jak blisko. No nie ma opcji. Prędzej skiśnie ta maszyna. Tak. Nadruk był przetestowany nawet przez Robura manualnie. Czyli zatwierdzone. No ale jest dzisiaj taki dzień, taka zmuła. Dzisiaj jest dzień nietreningowy, środa. Za nami można powiedzieć dwa ciężkie dni treningu. Wszyscy wspólnie trenowaliśmy. Jest masakra. Położyłem się o 4. Wstałem o 10. Wiesz, automatycznie ciało się obudziło. I mówię, no nie no. Przecież na 13 miałem być, więc chciałem wykorzystać trochę ten dzień. Nie? Co a tutaj o 10. O. No nic, no wstałem. Fryzjer, musiałem jechać po kaję do Anina. To jest kawałeczek, żeby pojechać do... Dwie godziny w jedną stronę jadę na praktyki. No. Trochę jest daleko, także Anin i z powrotem tutaj. To jest godzinka wyjęta. Luźno. Więc byłem w aucie, słuchałem podcast o martwych ciągach i tyle. Ponieważ ja trzecią noc z rzędu spałam 2 godziny. No to akurat... I teraz próbuję to zakamuflować. Ale wyglądasz świeżo.
A jeszcze jestem przed metamorfozą, Błażej. No tak. To akurat żadna nowość, Kaja. Dla mnie, że nie spałaś. Chyba spoko. Elegancko. Razem z tym. Tak. Bardzo ciepło jest. Na co czekasz, Robur? Na co czekasz? Tutaj. Przy tym oknie. Tu gdzieś już tu jest mój burger. To nie jest ściema, że on jedzie. Więc jest blisko już? Jest blisko. Ile to jest kilogram wołowiny w środku, łącznie? No. Trent 1000, Rolls-Royce. Rolls-Royce. Chopin Airport, 16A1, Krakowiaków 64A, u nas jakieś 40 parę metrów nad sufitem. Nie widać wielkości w kamerze. Zawsze będę to powtarzał, nawet jak przyłożę rękę, to są widać wielkości na nagraniu. Niż ja pierdzielę. Smacznego, Robercik. Smacznego. Myślę, że teraz wszyscy widzowie powiedzieli ci smacznego. Piszcie w komentarzu smacznego. Rośnięcie duzi. Zostawiam was w tej intymnej sprawie. Niezłe te sesje są, co? Tam 800 gram wołowiny. Tu cztery pizze. Zimna fest. Dobra, to zrobię pozy kulturystyczne, dwie moje takie charakterystyczne. Czyli najpierw nie stopy, tylko klatka piersiowa bokiem. To muszę być tak cała. A teraz brzuch i uda. Może... A musi być to zdjęcie. Dziękuję. Zostaw te stopy w spokoju. Brzuch napina, gadka ja tak. A ty tutaj. A weź sobie obcę. Ty, o Korynę strzelisz. I typ już. Jestem za szybki na swoje buty. I jogery. A nie, jogery już. Słyszałeś? Słyszał. Oj, oj, oj. 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 Oj, oj, a nie, oj, tylko wezmę krzemień i jeszcze rozczesam za gacie włosy. Owca jest za szybki na swoje buty, jak coś. Myślę, że Robura posiłek jest pełnowartościowy, jest przepełniony wartościami. Wylewają się z każdego otworu jego ciała prawdopodobnie parę godzin po tym, jak już to zje. Co zjadłeś? Dwa banany, kefir. Podwójnego burgera. Tofu. Ile gram wołowiny było tam? 400. Tofu na deser i orzeszki na deser. Znaczy pestki słonecznika prażone. Solon. Około 3000 kalorii. Jeszcze monster tam jest. Oczywiście. W końcu czuję, że pojadę. Najlepsze. Błażej, a też się zrobić taki filmik? Nie. Kolejka modeli. Ciężkie życie, ale zapracowani jesteśmy.
chciałem powiedzieć, że owcy dupa, nie że się śmieje tak jak tam Robur, ale jesteś coś tam, nie? Tylko że serio jego dupa jest jak, jakby miał jakąś zaawansowaną, rozwiniętą chorobę w tym departamencie ciała. Naroszy. Gata, w ogóle tych swetrów dużo zostało, tych świątecznych? Tam spuchnięta. Typowy stary za 10 lat. Przychodzą do ciebie chłopcy. Wyjdź w sen! Wiesz, ty młody, wyjdź w sen! Tata, jestem w galerii Mokotów, 40 minut w domu. Chuj mnie to obchodzi, to jest ważniejszy. Zrób paprykę. O-o. Zrób tak dla Bożeja. To jest elf na hormonie. Od Mikołaja dostał. Nie, no to jest za mocne. Może... Może stołek odpuśćmy. Ty aż tak słowa sprzedasz? Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! A weźcie się Robert tak nie. O, no tak. Wszystkiego dobrego, wychodźcie z psem. Jak tata prosi. Nie nadużywajcie makijażu. Nie róbcie im tego. Rób się co chcesz. Nie ma limitu. Ale ojca się trzeba słuchać. Żeby łapkę dać.